Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj mam dla was bardzo smutną informację. Miałem nadzieję, że już naprawdę nigdy więcej nie będę musiał nagrywać filmów w tej tematyce, ale niestety w dniu 7 września 2018 roku, mniej więcej o godzinie 22:30 czasu polskiego, Mac Miller został znaleziony bez oznaki życia w swojej posiadłości. Znalazł go jego przyjaciel, który mieszkał niedaleko, no i jak należało zrobić, szybko wezwał policję. Według portalu TMZ przyczyną zgonu były narkotyki, które kolejny raz zniszczyły życie kolejnego wielkiego artysty. Mac zmagał się z uzależnieniem od dłuższego czasu. Jego była dziewczyna, Ariana Grande, opowiadała, że to właśnie była jedna z przyczyn rozpadu ich związku. Po rozstaniu uzależnienie się nasiliło, Mac chyba po prostu nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Od tego momentu zaczął pchać się w kłopoty, jeździł pod wpływem alkoholu samochodem i uciekał policji. No cóż, to kolejny przykład tego, co narkotyki potrafią zrobić z ludźmi, dlatego nie wierzcie we wszystko, co widzicie i słyszycie. Bo w dzisiejszych czasach narkotyki to naprawdę dziwnie gloryfikowany temat. Co do samego Maca Millera i jego twórczości, to na pewno mogę powiedzieć, że była to naprawdę przełomowa postać w historii rapu. Na zawsze jego nazwisko będzie wymieniane wśród największych raperów pewnej generacji, no i był inspiracją dla wielu raperów, którzy dzisiaj zbijają się na szczyt. Co prawda, do mnie taki styl rapu nie do końca przemawia, jednak niektóre traki miał naprawdę prześwietne. Przez pewien okres katowałem naprawdę często jego twórczość. Zwłaszcza polecam każdemu, kto jeszcze go nie zna, nutę Best Day Ever. Osobiście moja ulubiona jego nutka. Imagination, making musical creation, the journey that I'm facing, plus the paper that I'm chasing, got me crazy after saying it with the lames, I see you hating, but there's nothing that you're changing, thumbs up, I'm maintaining, no complaining when it's raining, I'll be in another zone. No cóż, kolejna tragiczna historia, a nam nie pozostało chyba nic innego, jak pomodlić się za Maca Millera i pomodlić się o to, by już naprawdę nikt więcej nie musiał przedwcześnie od nas odejść. To by było na dzisiaj wszystko, a ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.